Hej, witajcie na kolejnej lekcji breakingu. Lecimy dalej z parterem. Cały czas zostajemy na dole, ponieważ już poznaliśmy troszeczkę rzeczy w górze, trochę zejść, więc lecimy na dole. Ok, dzisiaj poznamy też dwa elementy. Six step, footwork. To już zaczyna się coś fajnego dziać. I baby lock, ok? Dobra, zaczynamy. Pozycja wyjściowa. Też, żeby to nie było, żebyście trzymali tę pozycję tutaj w ten sposób, na tej wysokości. Bardzo fajną rzeczą jest są dłonie, które trzeba powinniście stawiać najlepiej tak, w ten sposób. Ok? Jesteście troszeczkę wyżej. I lepiej to wygląda, bardziej stylowo, niż stawiać dłonie w kapcie. Więc starajcie się w ten sposób, trzeba uważać czasami na kciuk, bo może polecieć. No ale jak będziecie trenować, to na pewno się przyzwyczaić. Ok, więc pozycja wyjściowa jest w ten sposób. Pokażę bokiem. Ok, żeby też nie było za daleko, bo się nie utrzymacie, nie wyciągniecie tutaj, na tej wysokości. Ok, nogi szerzej. I wychodzimy teraz. Prawą nogą do przodu. Raz. Lewa noga. Dwa. Trzy, cztery, nawet tu pięć i sześć, pozycja wyjściowa. Ok? Jeszcze raz. Uwaga. Noga powinna wyjść do przodu, po przykątku. Tak? Powinniśmy też, powiem takie, moim zdaniem, ważne rzeczy. Pamiętajcie, żeby trzymać swoje centrum, żeby mieć punkt odniesienia, bo tutaj chodzi o to, żeby oczywiście później można zmieniać kierunki, wszystko jak najbardziej kręcić się i wszystko robić to, co będziecie chcieli, ale na początku nauki ważne jest to, żebyście mieli punkt odniesienia, na przykład znajdujecie sobie jakiś punkt i patrzycie w niego, tak, że ciało zostaje tutaj i nogi chodzą dookoła. Ok? Żebyśmy się nie kręcili w ten sposób. Okay? Jeżeli robisz to świadomie, to ok, ale jeżeli robisz to nieświadomie, no to ta technika jest jak najbardziej spoko, żeby trzymać, żeby mieć punkt odniesienia i trzymać tutaj w jednej pozycji wszystko. Zaczynamy z tyłu, ale możemy też zaczynać six-step z przodu. Tak? Możemy zacząć, tutaj jesteśmy w tej pozycji wyjściowej, i zaczynamy tu, z tej strony. Ok? Ale zrobimy sobie z tyłu na razie. Uwaga, wchodzimy. Raz. Ok? Czyli noga po przykątnej. Dwa. Trzy. Jak widzicie, nie jestem pochylony do przodu, jestem tutaj. Ok? Cztery. Noga do tyłu. Pięć. I sześć. I w drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Six step. Czyli zaczęliśmy go, ten element z tyłu. Możemy zacząć z przodu, tak jak mieliście hook. To możecie zrobić raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No i tutaj też możecie się tym bawić, że zaczynacie z przodu, zaczynacie z tyłu, robicie w jedną stronę, w drugą stronę. Hop, 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 bam, hop. I dookoła znowu hook i znowu CC możemy dołożyć. Ok? Six step. Ok, mamy six step, więc teraz następna fajna rzecz jest to baby love.
Można powiedzieć, są to cztery kroczki, a tutaj już kręcimy się dookoła. Uwaga, pozycja wyjściowa. Zaczynamy. Raz. Zamykamy. Dwa. Tak. Noga teraz idzie znowu za siebie. Trzy. I cztery. Ok? I znowu. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Tutaj, jak zwrócicie uwagę, otwieram biodro. Kiedy stawiam nogę, biorę do przodu, otwieram biodro. Tu zamykam i teraz też otwieram. Widzicie? Z tej strony. I hop. Jeszcze raz. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Baby love. Jeszcze raz sobie powtórzymy baby love. Dookoła powoli. Nogi idą. Tak, no, można powiedzieć, że to jest taka przykładanka, że noga zamykasz i za siebie. Raz pod siebie noga wychodzi. Tutaj pod. Tu. Hop. Zamykasz i znowu i za siebie. I pozycja wyjściowa. Powtarzasz i znowu. Tutaj. Hop. Jeszcze raz. Otwierasz, zamykasz, hop, hop i znowu. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Możecie nogi mieć szeroko, możecie mieć wąsko, że w ten sposób. Same stopy chodzą. Możliwości jest dużo. Co tam sobie dołożycie, to wasze. Ok, połączymy te dwie rzeczy, czyli six step i baby love. Six step. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Baby love. Znowu six step, baby love, six step, czyli mamy już footwork typowy, six step i baby love. Możemy też jakby najbardziej, musimy też to wszystko łączyć, czyli zaczynamy od góry, schodzimy na dół, czyli Indian step, hop, zejście na dół, hop, baby love. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia na kolejnej lekcji Breaking. Yo!